Te standardy to ile za sztuczkę? 50 zł. 50 zł, w momencie. Dzień dobry, witam wszystkich. O kurde, od nowa. A co pana interesuje? Mały piesek taki. Dzień dobry, witam wszystkich na Targu Gołębi w Zwoleniu przy ulicy Targowej 50. Ciekawy też jestem, co dzisiaj proponują hodowcy. Myślę, że każdy coś znajdzie dla siebie. Zapraszam na film, startujemy. Tu mamy wszystkie gołąbki, mamy standardy. Po 50 zł za sztuczkę, tak? O kurde, nie no, kurde. Dzień dobry, witam wszystkich na Targu Gołębi w Zwoleniu przy ulicy. Ciekawe też jestem, co dzisiaj proponują hodowcy. Myślę, że każdy coś znajdzie dla siebie. Zapraszam na film, startujemy. To tu wszystkie jest te standardy po 50 zł za sztukę. To są, co to zaraz za tych gołąbków? Modeny. Modeny, a to są modeny, taka biała tutaj szyjka, znaczy białe szyjki naklapiane, to są modeny. Ile takie modeny za parkę? 60 zł. 60 zł. A nyweczki tutaj, te połowy, po ile? 30 zł, bo młode. 30 zł, dziękuję panu. Takie ciemne korenia to ile za parkę? Jedyszki. Jedyszki. A tu są takie czajeczki. Po ile te czajeczki? Po 40 zł pan ceni, cena wywoławcza. A taki deresz tutaj? Ten siwy? 50 dyszek. Dziękuję. Tu mamy staropolskie. Ile taka parka staropolskich? 80 zł. Parka staropolskie. Dziękuję. Takie pawieki to za sztuczkę, za parkę mniej więcej od do? Ile za parkę? Od 80 zł do 100 zł. Od 80 do 100 zł za parkę. A ten żółty to co to zarasta? Te są te tutaj te. Jak? Tu mam też szaryki, ja się na szarykach nie znam. I ten czarny to jest już nie szaryk, to są te szaryki tutaj. Tak, i te szaryki to jest za parkę. 40 zł. Jak pan ma na imię? Do pana Romana, jakby ktoś chciał pisać w komentarzach. Pan Roman też da komentarze pod filmem. Jakby ktoś chciał nawiązać kontakt, apel do hodowców wszystkich w Zwoleniu, co wystawiają swoje gołębie. Panowie, czytajcie komentarze, bo są chętni do współpracy. Takie wywrotki parka ile? 7 dych. 7 dyszek pawiki? Tak samo. Tak samo 70. Tu mamy klimeczki chyba białostockie, bo są krótkie dzióbki, tak? Ile takie klimeczki? Te 300 zł. 300 zł za parkę tych młodych. A udapeszki tutaj te? Ja to podych. Podyszku. Gdzie do stówki para wywrotki? Proszę zwrócić uwagę, według mojej oceny, że są mają krótkie dzióbki, dlatego taka jest cena wywrotek, bo też są wywrotki tańsze po 10 zł. Tu mamy ładne perłowe takie piżaczki. Wylotki po ile za sztuczkę? Po 30 zł. Po 30 zł. Zapraszamy tu do kolegi. Kolega czyta komentarze. Ładne winerki są, kosmate, łapciate. Ile taka parka? 80 zł, krakowski. Chce pan polecić mnie, czy nie? Chce pan polecić mnie? Proszę polecić mnie. Do pana Stanisława proszę pisać w komentarze, aby to chciał i w której minucie. I hodowcy mówię, czytają komentarze pod filmem. Dziękuję. Koty parka to ile kosztują? A taki mnich ten czarny? Takie pocztowe za sztuczkę od do? Od 15 w górę. 15, czy one są z kartami, czy bez? Część z kartami, część bez, to kolega odpowiada. Nie ma kolegi, tutaj właśnie widzę, że są wiedeńskie czerwone, ale nie wiem tutaj po ile za sztuczkę. Te żółte to nie wiem, kurczę. Wiem, że kariery tu są tak samo. Nie ma właściciela, żeby się spytać ceny. Takie hamburyczki po ile? Różnie. Tarczowe tutaj śląskie z pana Adama, jakby ktoś potrzebował, proszę bardzo, po 3 dyszki. Opal samczyk, ile takie opale? 60 zł. 60 zł, a ta krymka żółta, bo to jest taka białostocka. Sam jest 250, to jest białostocki na krótkim dziobki. Zapraszamy do pana Adama, jakby coś, telefon mam. Dobra, sekundka. To są pawiki, tak? Tak. I takie, po ile takie pawiki? A to 10 zł, 40 zł. A nyweczek ten taki połowy, fajny, 50 zł. A ten tygrysek? 70. 70 zł tygrysek. Dziękuję. Tu mamy garłacze prawdopodobnie pomorskie, bo z białej to czerwone, ale nie znam ceny, bocianki. Nyweczki. Widzimy, ale nie. Też te krymki nie ma właściciela, nie wiem. Tu mamy też pawiki.
Widzę, gil tam jest, ale nie ma właściciela. A te potrzeby to po ile za sztukę? Po 10 zł. A ten śląski tarczowy to ile? Dychę, wywrotek? A mole mają się taki czerwony, jest, widzę. 3 dyszki. Strauzerek, taki inaczej, to transur, ten samczyk? Samczyk. Ile kosztuje? Dziękuję. Papuginę chyba. A to jasne, na białym ogonie ten piżaczek ile? Po 20 zł to wszystko. A tutaj ten krzyżaczek? Krzyżaczek 3. 3 wyszwanczyki takie widzę. Też 3. Po 30 zł, dobra. To marka chyba są, nie? Do kolegi Marka nagrywam, do Marka mam telefon, jakby coś. Ktoś potrzebował coś z tych gołębi. Nie znam cen, ale kolegi Marka. Sio! Ładnie tutaj. Kolega Marek, widzę, gdzieś poleciał. Kolegi Marka cały czas. Te białe to są niemieckie wystawowe, czy to co to? To jest niemiecki, drugi rzeszowski. A, ten jest niemiecki wystawowy, się mylę, ten rzeszowski. Ten niemiecki ile? 60. 60, a tutaj ten? 30. A takie pasiaczki, te korniate, te piżaczki? Po ile? 25. Po 25, dziękuję. Tu mamy szaryki, kolega, to ludzie potrzebowali szaryki. Te czarne szaryki, kończate, ten czerwony. Takie szaryki to u pana po ile za sztuczkę? Po dyszce, bo to młode, do kolegi zapraszam. Jak pan ma na imię? Dobra, nieważne. Tutaj proszę pisać w tej minucie, może pan czyta komentarze, może kto po dyszku, szaryki, o 6 mileczku. A te nyweczki? Po ile te siwe? Po 15 zł. A ten to jest garbacz chyba, tak? Ile taki garbacz? Ile kto da? Tutaj jak się nazywają tutaj te? Modemy, tak? Modemy, przez my. Ile taka parka tych modemów? Nie wiadomo, właściciel poszedł, to tutaj pani odpowiada. A tutaj mamy te jakieś wysokolotne, tak? Perskie. Perskie wysokolotne. Ile takie za sztuczkę? Nie wiadomo, bo właściciel poszedł, piszemy w komentarzach. Dzień dobry, pod filmem. Ile co, kto chce nawiązać kontakt, współpracę. Tu właściciel też niech czyta komentarze pod filmem. Apel do hodowców, czytajcie komentarze. Takie pawiki, to po ile tutaj? 50 zł. Tutaj, co to zrasta tych gąbków? Rostowskie i omskie. Rostowski to jest który? To jest ten czarny, rostowski, ten czarny. Co to jest? Samczyk, samiczka? Ile co ona kosztuje? 50 zł. A ten? 60 zł. A tu mamy te rostowskie tak samo tutaj? Też 120. 120 zł parka tych młodych. Omski, jak? To są wążańskie, tak? One są wysokolotne? Czy nie? Wążańskie, dobra. Jak paw. Ten ryż czerwony ile kosztuje? A za dwie dychy. Za dwie dyszki. Takie krymeczki to ile za sztukę od do? Za dwie dychy. Za dwie dyszki. A pawiki tutaj po ile za sztukę? No też tak będą. Po 20 zł. A tu mamy taką bagnetę chyba norymberską tutaj. Ile taka bagneta? No 50 zł. 50 zł, no. A te pocztowe tutaj po ile od do? No to też tak będą po jakieś... Pocztowe, po dwie dyszki. Po dwie dyszki. Tak, tak. To co są cukrówki? Co to jest? Cukróweczki takie, tak? Ile on kosztuje za parkę? 40 zł mamy cukróweczki. Te pawiki to po ile? 30 zł sztuka. I te pawiki też po 30 zł za sztuczkę, tak? Dzięki. Nie. A te pocztowe z kartami są, proszę pana, czy bez? Wszystko jest rodowód i karta, tylko ja nie mam w tej chwili. Rozumiem. Z kartami może pan podać imię, czy nie bardzo? Proszę? Może pan podać imię? To są gołębie Rostka. Aha, dobra. Dziękuję. Te widymki może podać za sztuczkę? 25. Po 25. A taki serek tutaj? Dwie dyszki. Dyszki, tak jest. A ten nybeczek egipski za parkę ile, tak? Nie wiem, bo to nie moje kolega. Nie ma, kolega poszedł. Taki brodawczak, ten czarny, to ile kosztuje? 200 zł brodawczak. Pawiki po? Po 20. Po 20 zł. Te krakowskie czarne to ile? Po 10 zł sztuczka. Po 10 zł sztuczka. A wywrotek też dyszka? Czy więcej? 30. 30 wywrotek, tak myślałem. Dzięki. Nie mam właściciela tutaj. Ja tylko mówię, takie te pawiki to po ile?
A jest właściciel. No, jak pytam się, proszę. Tak jest. Dzień dobry, czy ja mogę nagrywać? Te nybeczki to ile taka za parkę te nybeczki? 8 dyszek. 8 dyszek, widymki. Też 8 dyszek. 8 dyszek, ceny są wyjściowe, można negocjować. Tutaj te czajeczki. Stówkę. Nie, to, ja, to nie, nie są czajki, czajki, to czajki. Czajki saksońskie. Czajki saksońskie. O, też są czajki, nie. I te czajki saksońskie ile? Stówkę. Stówkę. Bucianków parka ile? 150. 150, a tutaj... Mamy po 5 dyszek. Zaraz się zbliży. Tak, ty by też potrzebował te widymki, te gołąbki tutaj zaraz. I miód tak samo, to koledzy mają imię. Kolego tego masz na imię? Michał. Do pana Michała, proszę bardzo. Tu jest numer telefoniku. Ja by ktoś potrzebował, trochę niewyraźny, wiesz co? Weź ten słoik. O. Proszę bardzo. Jest miód tak samo. Ja by ktoś potrzebował i te gołąbki, co nagrywam pana? Michała. Michała. Co być? Pana Michała, tutaj parka rysi jest tutaj. I te rysie parka ile? Stówkę. Stówkę. A te szymerki pocztowe? A te 15-20 zł. 15-20 zł. A tutaj to są jakieś perskie, to są górnoloty. Górnoloty, tak? Orliki. Inaczej, żebym się widział, uczył raz. To są orliki te czerwone, to są parzyste? Parzyste, 5 dyszek para. 50 zł parka. Zapraszamy do kolegi Michała, aby ktoś pisać w komentarzach pod filmem. Pan Michał czyta komentarze pod filmem. Tam telefon był na miodzie, aby ktoś potrzebował. Na pewno. Te karpiaczki po ile? Ile kto da? Dziękuję wszystkim za oglądanie filmu, za subskrypcję, za komentarze, za łapki w górę. Pozdrawiam. Do zobaczenia. Hejka.